Dziś coś wyjątkowego, zresztą cały czas mamy do czynienia z wyjątkowymi płytami, które czasami są trudno dostępne. Tutaj mamy taki jeden przykład. Jest to Drive Club Soundtrack. Czym to jest? Drive Club Soundtrack to oczywiście soundtrack z dosyć niedocenionej, acz znanej gry wyścigowej, która to miała być system sellerem PlayStation 4. Jak to wyszło? Jeśli nie wiecie, to wam przybliżę tą historię. Drive Club na premierę okazał się takim trochę krapem, może nie takim jak Cyberpunk, jednakże miało być fajnie, wyszło niezbyt fajnie. Gra miała być dodawana później za darmo w PlayStation Plus, potem ją naprawili i w końcu po kilku latach była grywalna. W każdym razie to, co jest charakterystyczne, to muzyka, której tak właściwie nie słyszymy w tej grze. Dlatego muszę wam powiedzieć, że byłem trochę zaskoczony, że coś takiego jak soundtrack z Drive Club wyszedł, bo ja tam jak grałem w to nie słyszałem żadnej muzyki. Ale mamy kilka ciekawych rzeczy tutaj. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że tu jest dosłownie raz, dwa, trzy, cztery utwory. Czy ja dobrze widzę? Tak, nie oślepłem jeszcze. Tu są cztery utwory w tej grze, które zostały zremiksowane w kilkunastu wersjach i te kilkanaście wersji możemy usłyszeć na tym soundtracku. Jest to dosyć zabawne, ale mamy dwie płyty, tak, dwie płyty. To ten soundtrack prawdopodobnie był dodawany gdzieś do jakiegoś preordera, ale mogę się mylić, bo tutaj mamy napisane, że tu jest, mamy numer SIEE1. To tak jakby Sony Interactive Entertainment 1, czyli pierwsza płyta wydana bezpośrednio przez firmę Sony z soundtrackiem z gry. Nie wiem, ile takich wyszło soundtracków wydanych przez firmę Sony. Bardzo rzadka rzecz, bardzo poszukiwana. Na eBay jeszcze może można to kupić za około 200-300 zł. Na szczęście ja tyle nie dałem. Uff. Ale co my tutaj mamy? Przede wszystkim dwie płyty w białych obwolutach tym razem. No proszę, białe obwoluty, dwie płytki, ale w kolorze. Dwie płytki czerwonego koloru. I na środku rozmazana grafika z wizerunkiem felgi i kawałka samochodu. Mogli się lepiej postarać. Mogli nawet tutaj dać widok z tego, jak gra wygląda, czyli po prostu mogli dać widok ze środka auta, mogli dać widok z perspektywy trzeciej osoby. No, nie popisali się. Ale popisali się w innym aspekcie. Popisali się w aspekcie remiksów, bo to, co zostało przygotowane, wyszło bardzo dobrze. Te muzyczki są świetne. Nadają się na przykład na Sylwestra albo na jakąś imprezę. Tak samo te winyle zostały przygotowane wręcz zawodowo. Ten czerwony kolor jest świetny. Krwisty czerwony. Taki sam kolor ma Red Dead Redemption, które też będziemy tutaj omawiać. Będę omawiać. Na stronie C mamy Be Here Now w czterech remiksach, natomiast na stronie D mamy Power Curve w trzech remiksach i Tunnel Vision w jednym remiksie. Co jest śmieszne, to w ogóle nie odczuwa się tego, że to są jakieś remiksy. Ja słuchając tego,
Miałem wrażenie, że to są jakieś oddzielne utwory. W każdym razie jest ostra rąbanka. A z kolei tutaj mamy oryginalne utwory. Te cztery utwory. Natomiast na stronie B mamy cztery razy zremiksowany utwór Altorg. Czy jest to dobry soundtrack? Zadajecie sobie pytanie. No jest. Jest. Warto to mieć w swojej kolekcji. Warto przesłuchać. Zwłaszcza jeśli ktoś, tak jak ja, wychował się na Chemical Brothers, The Prodigy i innych tego typu podobnych zespołach, to ten soundtrack trafi w wasze gusta zdecydowanie. Wydanie jest standardowe. Fajnie, że jest ten gatefold, bo takie wydania zawsze są ciekawsze. I poza tym fajnie, że ktoś pomyślał, żeby zrobić takie remiksy i wydać to na winylu. Szapoba za pomysł, szacuneczek. Ja ze swojej strony polecam to wydanie, polecam się zaopatrzyć, bo to będzie tylko droższe. To jest już unikat na rynku, a będzie cena tego tylko rosła. Także można powiedzieć, że jest to też dobra inwestycja. To tyle ode mnie. Do następnego. Cześć.